Uznałem za konieczne wysłać do was ten list z upomnieniem, abyście staczali bój o wiarę podaną świętym. W ciągu całego roku przeżywamy wiele wydarzeń zbawczych. Rozważamy różne chwile z życia Pana Jezusa, Matki Bożej. Lecz Kościół ukazuje nam również wielkie postacie świętych. Kościół ukazuje świętych jako wielkie drogowskazy, jako latarnie morskie na morzu życia ludzkiego, jako kolumny i podpory prawdy. Kościół pragnie, abyśmy poznawali tych, którzy są naszymi orędownikami w niebie, ale głównym celem jest to, abyśmy postępowali za ich wzorem i doszli do chwały wiecznej. Na mocy prawowitego zwyczaju w Kościele niektórzy z niebian zostali ustanowieni patronami dla różnych miejsc, dla narodów, dla parafii czy dla miast. I do ich orędownictwa trzeba się obecnie odwoływać, bo są oni przewodnikami, nauczycielami, ale również i szafarzami sakramentów. Możemy więc zapytać, czego uczy nas święty patron dnia dzisiejszego, święty Juda Tadeusz. Niewiele wiemy o jego życiu. Wiemy, że był apostołem Jezusa, a przy tym krewnym Pana Jezusa, że był bratem apostoła Jakuba. Święty Hieronim utrzymuje, że był czynny jako apostoł. Działał w okolicach Edessy, gdzie podobno zetknął się z tamtejszym królem Abgarem, którego uzdrowił z trądu, przynosząc przed niego obraz Pana Jezusa. Venantius Fortunat, a za nim teksty liturgii rzymskiej, utrzymują, że działał w Mezopotamii i śmierć męczeńską poniósł razem z apostołem Szymonem w Persji. Święty Atanazy i święty Augustyn podają, że Juda Tadeusz był autorem ostatniego z listów apostolskich uznanych za pisma kanoniczne, którego fragment na początku przytoczyłem. W swoim liście przedstawia się jako niewolnik Jezusa, brat Jakuba. Jego pierwsze imię Juda przypomina nazwę plemienia izraelskiego, które położyło wielkie zasługi dla religii. Życzeniem więc rodziców przy nadawaniu tego imienia było, aby dziecko odznaczało się miłością Boga i gorliwością o Jego cześć. To znaczy, że był odważny, że był godny czci. Z tego względu, że był apostołem Chrystusa, związał się z Bogiem, postawił na Chrystusa, starał się pilnie pogłębiać ten związek u siebie, ale również i u innych, do których poszedł. W swoim liście przestrzega wiernych przed fałszowaniem nauki Chrystusa, którzy łaskę Boga zamienili na rozpustę. Chrystus oczekuje od wszystkich wyznawców prawdziwego świadectwa, prawdziwego apostolstwa. Na mocy chrztu i bierzmowania wszyscy jesteśmy wezwani do tego właśnie apostolstwa, aby głosić innym Chrystusa. Jednak Kościół napotyka w swojej działalności wiele przeszkód. Zło jest tak stare, jak stary jest człowiek. A na świecie jest wiele nieszczęść, bo sami to wszystko obserwujemy. Człowiek zawsze pragnie i szuka szczęścia, ubiega się o pokój i wolność i miłość, ale bo to są niezbędne składniki szczęścia. Niestety te ideały kruszą się w jego ręku. Zamiast miłości znajduje egoizm lub obojętność. Zamiast wolności nieraz niewolę. Zamiast pokoju gwałt, zniszczenie, rozbicie. Sam człowiek zagubił się w swoim życiu i chciałby budować świat bez Boga. Zamiast wolności wpada w niewolę własnych nałogów. Wytworzył sobie człowiek nieraz własne bożki.
szuka pokoju, a jednak widzi wzrost walki na tym polu międzynarodowym, ale również i wewnątrz różnych krajów. U podstaw współczesnego kryzysu ludzkości leży bunt przeciwko Bogu. Człowiek doszedł do tego fałszywego wniosku, że sam sobie wystarczy, że może wynaleźć lepszy świat niż ten stworzony przez Boga. Co gorsze, w takiej atmosferze samo pojęcie grzechu również zostało zatarte, a prawo nieraz zaciera granice między dobrem a złem. Już 30 przeszło lat temu w Szwecji 140 wybitnych lekarzy podpisało apel do króla i rządu, prosząc monarchę i rząd, by niezwłocznie przedsięwzięli kroki do powstrzymania rozluźnienia moralnego, które zagraża żywotności i zdrowiu tego narodu. Jeden z lekarzy stwierdził wyraźnie: młode pokolenie w Szwecji nie jest szczęśliwe. Brakuje mu 10 przykazań Bożych w wychowaniu. A na horyzoncie świata, w którym prawa natury i Boże przykazania zostały niejednokrotnie podeptane i odrzucone, widzimy groźbę wojny. Straszą nas. Niektórzy już każą sobie tam w niektórych krajach przygotowywać zabezpieczenie na wypadek tej wojny. Jakże aktualne są słowa właśnie z listu świętego Judy Tadeusza, które napisał do chrześcijan swoich czasów. Uznałem za konieczne wysłać do was ten list z upomnieniem, abyście staczali bój o wiarę raz przekazaną świętym. My też mamy staczać ten bój o wiarę, którą przyjęliśmy od naszych rodziców, przyjęliśmy od Kościoła, ale mamy ją przekazywać innym, a to nieraz nie jest takie łatwe, bo młode pokolenie nieraz nie chce dać się dobrze wychować w dzisiejszych czasach. I kiedy obserwujemy ten współczesny świat i żyjących na nim ludzi, rodzi się pytanie, gdzie współczesny człowiek widzi sens swojego życia, a co więcej, na kogo bądź na co stawia? Bo przecież każdy stawia na coś albo na kogoś. Święty Juda Tadeusz postawił na Chrystusa. Doskonale pamiętamy wydarzenia z Francji, z Paryża na wiosnę tego roku. Atak terrorystyczny miał tam miejsce, wstrząsnął całym światem. Wiele było tych ataków, ale o tym właśnie mówię, tym pierwszym. Zginęło wiele niewinnych osób. Terroryści strzelali do bawiących się podczas koncertu w klubie Bataclan w Paryżu, a także do znajdujących się w innych miejscach francuskiej stolicy. Wówczas we wspomnianym klubie odbywał się koncert zespołu rockowego Eagle of Death Metal. Lider tego zespołu śpiewał m.in. takie słowa: kocham diabła i będę śpiewał jego pieśń. Pokocham diabła i pocałuję jego język. Ludzie, przeważnie młodzi, bawili się w rytm tej muzyki, kiedy terroryści zaczęli do nich strzelać. Ci, którzy strzelali, fascynują się tekstami pochodzącymi z Koranu, a w sposób szczególny tak zwanym słynnym wersem miecza. Niemniej jednak prowokuje nas do postawienia to pytania, na kogo stawia dzisiejszy człowiek. Problem również polega na tym, że współczesny człowiek nie chce słuchać Słowa Bożego i nie wierzy, że ono może zmienić jego życie. Co więcej, jest ogromna dysproporcja między tym, co dociera do człowieka ze świata, a tym, co dociera do człowieka od Boga. Przez tę dysproporcję człowiek wydaje się być zagubiony, pędzi do przodu, ale traci sens życia. Bardzo często ludzie narzekają na brak czasu, a zarazem na coraz większą ilość obowiązków. Ktoś mówi, że nie modli się, ponieważ nie ma czasu.
I właśnie w takim stanie, w takim pośpiechu, zabieganiu i pędzie trzeba się zatrzymać i oddać się Panu Bogu, albowiem naszym zadaniem zarówno kapłanów, jak i świeckich jest całkowite oddanie się Bogu w naszej codzienności. Człowiek, który nie słucha Słowa Bożego, traci powoli wiarę. Nie nastąpi rozwój tej wiary bez ciągłego kontaktu ze Słowem Pana, a wręcz przeciwnie, będzie dokonywała się systematyczna destrukcja, czyli właśnie upadek, utrata tej wiary. Wydaje się, że współczesny człowiek zagubił spojrzenie na wydarzenia świata, zagubił spojrzenie na Kościół przez pryzmat wiary. Pewna dziewczyna, uczennica podczas lekcji z religii, właśnie mówi do swojego katechety, co jest tego, że ona systematycznie będzie chodzić do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. Sam język zawarty w tym pytaniu jest dramatyczny, a co dopiero istota problemu. Do kościoła nie chodzi się po coś, bo to nie jest bazar handlowy. Do kościoła chodzi się dla kogoś, bo to jest miejsce spotkania. Spotkania z Bogiem. Stąd mamy wychodzić lepsi, inni, bogatsi w łaskę Bożą. W tym roku obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Ten rok w Polsce wzywał nas i wzywa jeszcze do nowego, głębszego spojrzenia na tajemnicę Chrztu Świętego i na tajemnicę Kościoła w taki sposób, by osobiście i jako wspólnota dostąpić łaski odnowy, łaski przemiany i iść ku nowemu życiu. Mamy za sobą wielkie przeżycia związane z pielgrzymką Ojca Świętego Franciszka do Polski i ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Podziwialiśmy te piękne spotkania młodych z Ojcem Świętym, całą oprawę liturgiczną, koncerty i entuzjazm wiary młodych z całego świata. Wiele było czuwań i modlitwy. To była wielka sposobność do przemiany naszych serc, by bardziej miłować Boga i bliźnich. Jesteśmy również świadkami intensywnych wydarzeń nadzwyczajnego roku miłosierdzia, odsłaniających potęgę miłości Boga w naszym świecie. Teraz w roku miłosierdzia trzeba bardziej spoglądać na te tajemnice Kościoła i pod wpływem łaski Bożej, bo mogą one skutecznie przemieniać i umacniać nas we wierze. Sakrament pokuty, w którym dokonuje się cudowna przemiana człowieka. Konfesjonał to również brama miłosierdzia. Pewna kobieta podeszła kiedyś do konfesjonału, wyspowiadała się i odeszła pomodlić się do ławki w kościele. Ale po pewnym czasie zaczęła płakać. Sytuacja trwała dość długo, dlatego niektórzy z przebywających w kościele podeszli do niej i pytali, co się stało. Kobieta dosyć głośno powiedziała, że właśnie dzisiaj zrozumiała, czym jest miłosierdzie Boga. Chcieliśmy i my zastanowić się, czym jest miłosierdzie Boga. Zastanawiamy się i modlimy się do miłosierdzia Bożego już przez cały rok intensywnie. Otóż Pan Bóg wybacza nam grzechy, chce o nich nie pamiętać, usuwa je niejako ze swej pamięci. Pragnie również gorąco, abyśmy również w naszym życiu obrali taką postawę względem naszych bliźnich. Pragnie również, abyśmy taką postawę przyjmowali względem samych siebie. Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku: nie znajdzie ludzkość ukojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Bożego. Świat nie jest zdolny uszczęśliwić człowieka, nie jest zdolny ocalić go od zła i wszystkich jego odmian. Świat sam potrzebuje zbawienia i ocalenia.
a nieśmiertelność nie należy do świata, ona może przyjść tylko od Boga. I kiedy pozostaje nam jeszcze 20 parę dni do zakończenia roku miłosierdzia, warto się zastanowić, czy choć trochę styl naszego podejścia do bliźnich stał się bardziej jezusowy, stał się bardziej nadzwyczajny. To byłby piękny i pożądany owoc nadzwyczajnego roku miłosierdzia. Pytajmy siebie, czy wystąpiliśmy w zawodach o spełnianie uczynków miłosierdzia. Czy podejmowałem trud pogłębienia wiary, czy przeszedłem choć raz przez bramę miłosierdzia. Musimy pamiętać, że błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Drodzy siostry i bracia, w naszym dążeniu do przemiany swojego życia nie możemy zapomnieć o tym największym cudzie, który dokonuje się mocą Bożą w Eucharystii. Twoje świadome w niej uczestnictwo i przyjmowanie ciała i krwi Chrystusa skutecznie wspomaga Twoje słabe siły i jednocześnie nadaje sens i wartość Twojemu duchowemu życiu, Twojej przemianie. Święta Faustyna napisała: wszystko, co we mnie jest dobre, sprawia Komunia Święta. Jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienia mnie całkowicie. Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, której przyjmuję Komunię Świętą. Do każdej Komunii Świętej tęsknię, za każdą Komunię Świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Przysłowie perskie mówi: jestem zwyczajną ziemią, dopóki nie zasadzą we mnie róż. Ludzkość wraz ze swoją historią i zdobyczami kultury byłaby tylko glebą, gdyby jej nie dręczył wyższy głód Boga, głód przemiany, głód i pragnienie świętego życia. Chrześcijanie pierwszych wieków nosili imię Chrystofori, nosiciele Chrystusa. Takim właśnie był święty Juda Tadeusz. Wnosili Chrystusa do swego domu, do swego życia i do środowiska, w którym przebywali. Prośmy Boga, byśmy nie na próżno nosili imię chrześcijan, byśmy wnosili Chrystusa i Jego dobroć i miłość w codzienne życie, by przemieniać siebie i świat na lepszy, na bardziej ludzki. Ludzie, którzy szli za Jezusem, doświadczyli tej siły, jaką niosło każde z Nim spotkanie. Apostołowie, a wśród nich Juda Tadeusz, nie tylko szli za Jezusem, ale byli z Nim. Każdy z nas powinien nieustannie być z Jezusem. Każde z Nim spotkanie przemienia Twoje i moje życie, dodaje Ci odwagi do lepszego życia chrześcijańskiego. Ukochani bracia i siostry, Chrystus pozostał z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nieustannie przemienia się dla nas na ołtarzach całego świata. Wychodzi nam na spotkanie w drugim człowieku. Ważne jest to, abyśmy dostrzegali Chrystusa w drugim człowieku. W codzienności tak rzadko dostrzegamy Jezusa, a często Go nie rozpoznajemy, a On pragnie być zawsze z Tobą i ze mną. Często budujesz Mu dom z betonu, a zapominasz, że to właśnie w Twoim sercu ma się rozwijać Jego Kościół, Jego dom. Prawdziwa nasza przemiana polega na wewnętrznym właśnie nawróceniu i wejściu na drogę czynienia dobra. Przemiana jest stałym nakazem i obowiązkiem każdego z nas. Każdy z nas od poczęcia aż do śmierci wspina się ku Panu Bogu. To On jest dla nas najważniejszy. Aby tak było w Twoim i w moim życiu, pozwólmy, aby Jezus kierował naszym życiem, bo On jest najlepszym przewodnikiem.
Nasza droga przemiany, droga ku lepszemu życiu musi się zawsze kończyć na górze Wieczernika, czyli przy ołtarzu Pańskim, gdzie Chrystus swoją mocą przemienia najpierw chleb i wino w swoje ciało i krew, a potem dosięga również człowieka, by go eucharystyczną obecnością choć trochę przemienić. Aby uratować świat od zagrożeń, potrzebny jest wysiłek o prawdziwą wiarę w świecie, a także o prawdziwą wiarę w naszym narodzie i o prawdziwą cześć dla Boga Najwyższego, o cześć dla Boga w człowieku, o prawdziwy szacunek człowieka również dla samego siebie. Aby chrześcijanin był prawdziwym czcicielem Boga, musi sam być prawdziwym człowiekiem. Musi mieć ukształtowany charakter prawdziwie chrześcijański, charakter na wzór Chrystusa. Odwołujemy się również dzisiaj do świętego Jana Pawła II i wspominamy, jak z narażeniem życia podejmował wielki wysiłek apostolski, aby ludzi zachęcać do budowania cywilizacji miłości. Podejmował również wysiłek, aby przypomnieć światu apel, aby budować świat prawdziwie ludzki, aby budować porządek w świecie oparty na Bożych prawach. Tymczasem pokolenie dzisiejsze w wielu wypadkach idzie za kultem pieniądza, liczy się u niego jedynie to, co daje korzyści. Pokolenie dzisiejsze cały wysiłek mózgów czy rozumu skierowuje ku jednemu celowi, aby uczynić swoje życie wygodne i beztroskie. Dlatego wynalazki dzisiejsze dają mu szansę do tego celu, żeby go szybko osiągnąć. Wspomnienie, jakie ludzie przeżywali braki w czasie wojny, to właśnie jest tylko, jeszcze bardziej potęguje właśnie tę chęć posiadania, wygodnictwa i to bardziej podsyca. Dziedzina duchowa człowieka nieraz leży bardzo często odłogiem. Wy jesteście tutaj w Kościele i możecie uważać, że to ważnie dotyczy, ale każdy jest zobowiązany do tego, żeby pogłębiać swoją wiarę, żeby być bardziej świętym, żeby mieć ten charakter chrześcijański, o którym wspominam, bo charakter ludzki to się kształtuje do 25 roku życia gdzieś, a charakter chrześcijański przez całe życie. Im człowiek starszy, powinien być doskonalszy i bardziej święty. Dlatego bądźmy szczerzy, że w tej pracy dla właśnie przemiany człowieka, dla uświęcenia, mało wysiłku podejmuje szkoła, mało się nieraz wysilają rodzice. I oto widzi się często taki paradoks. Z jednej strony rosną w liczbę piękne domy, mieszkania, dobrze wyposażone, piękne samochody, a sami ludzie coraz bardziej duchowo zaniedbani, a nieraz i bez charakteru. Potrzebny jest więc dzisiejszemu człowiekowi ten mocny charakter. Charakter oznacza coś stałego, trwałego, niezmiennego. Mówiąc inaczej, to jest moc ducha uzdalniająca człowieka do stałego postępowania według szlachetnych zasad. To jest właśnie stała konsekwencja w myśleniu, chceniu, działaniu w imię jednej zasady uznanej za przewodnią i najwyższą. Na najpiękniejszy charakter składają się dwie rzeczy: znajomość szlachetnych zasad i dobra wola człowieka. Prawdziwy charakter to nieraz bohaterstwo nie tylko od święta, lecz na co dzień stała wierność pięknym zasadom w myśleniu i działaniu. Piękny charakter stanowi największe bogactwo i chlubę człowieka. Człowiek o pięknym charakterze to taki, który co dzień spełnia swoje obowiązki. Takimi ludźmi o pięknym charakterze są rodzice, którzy wychowują swoje dzieci solidnie, na prawych obywateli obowiązkowych i ofiarnych,
wychowują mniej słowami, a raczej czynem i wzorem własnego życia. Niewiastą z charakterem jest matka, która oczekuje piątego dziecka, nakłaniana przez otoczenie do stracenia go, odpowiada spokojnie: raczej mnie śmierć ponieść, niż zadać ją niewinnemu dziecku. Maleństwa się nie lękam, starczy dla niego chleba i miejsca w rodzinie. Przyzwyczaiłam się ufać Bogu. A dzisiaj widzimy, czego domagają się kobiety w imię tak zwanej wolności w Polsce, na tych ulicach polskich, w naszym kraju. Chcą zmienić piąte przykazanie Boże. Zapominają o swym powołaniu. Każdy otrzymał życie od Boga i Bóg decyduje właśnie, kiedy nastąpi jego koniec. W czasach, kiedy tak bezczelnie panoszy się w świecie wszelka podłość i różne właśnie kłamstwa, wyzyski, kierujmy nasze oczy często na sylwetki pięknych postaci, które wśród nas żyły lub żyją obecnie. Wielu z nich zostało właśnie w ostatnim czasie beatyfikowanych albo kanonizowanych. Uczmy się od nich pięknego życia i zapalajmy się pragnieniem naśladowania ich przykładów. Nie ustawajmy w pracy nad budowaniem w sobie pięknego charakteru. Najwyższym naszym wzorem jest nasz Mistrz Jezus Chrystus, który obdarza nas swoją łaską, bogaci nas i oświeca nam drogę swoim światłem. Takim przykładem jest dla nas dzisiaj święty Juda Tadeusz. A Chrystus, udzielając nam daru wiary, daru życia Bożego, przestrzega nas słowami świętego Pawła, że skarb ten nosimy w naczyniach glinianych i łatwo go utracić, jeśli nie będziemy go pielęgnować. Mamy więc być czujni, byśmy wędrując polskimi drogami nie podcinali sobie tych korzeni, z których wyrastamy, abyśmy mieli ufność nawet wbrew swoim słabościom, abyśmy nie utracili tej wolności ducha, do której Chrystus wyzwala człowieka, abyśmy byli ludźmi z charakterem ukształtowanym na wzór Chrystusa i świętego Judy Tadeusza. Amen.